Witam Państwa, plantacja cebuli z siewu jesiennego, cebula zimująca w gruncie. Ta sama plantacja co zawsze, proszę zobaczyć jak to wygląda. Zalecenia były takie, żeby wysypać jakąś niewielką ilość sali tramonowej. Zostało to zrobione, co prawda niedawno. Została też dokonana stymulacja wzrostu preparatem Terasor Complex plus Blackjack. Też tak naprawdę w ostatnim czasie to było zrobione w sobotę. Są jakieś pojedyncze chwasty, ale nie ma tego dużo, to zostanie ogarnięte. Wing P jeszcze nie został zrobiony, bo tak naprawdę do teraz dopiero zaczęło troszeczkę padać, więc jak się uspokoi, to pójdzie preparat i te chwasty większe staną wyrwane. Nie ma ich dużo, ale też przed świętami niestety nikt nie chciał przyjść do pracy. Jeżeli chodzi o tutaj, co dalej, tak jak powiedziałem, ten wing P trzeba zrobić, żeby nowe chwasty nie wschodziły, bo jak teraz zrobi się ciepło, to chwasty tutaj nam zaczną wschodzić. Nawóz wysypany, po jakichś 70 dniach jeszcze raz stymulację można zrobić preparatem Terasrop Complex, ale już w ilości 1 litr na hektar można dodać ewentualnie jakiś preparat, który będzie powodował lepszy rozwój systemu korzeniowego. Może to być Algarent Win. Jeżeli chodzi o ochronę, dobrze byłoby też zabezpieczyć rośliny przed Stymfilium przede wszystkim, bo gdzieś tam jakieś może pierwsze objawy już wyskakują. Trudno powiedzieć, bo to są rośliny troszeczkę uszkodzone przez warunki atmosferyczne, więc na pewno nie jest signum, bo to jest w tym momencie jeszcze nie czas na ten produkt. Zobaczymy jak to będzie, czy producent będzie chciał kupić, być może byśmy zrobili tutaj zabieg produktem Ion Blue w ilości 0,5-0,6 litra na hektar. Jeżeli ewentualnie ktoś jeszcze ma z jakichś starych zapasów mankozeb, to ewentualnie można go na ten pierwszy zabieg zrobić z siarczanem magnezu. Przypominam jednak, że to jest preparat już niestety niezarejestrowany do ochrony w naszych warunkach. Zapraszam do oglądania następnych filmów z innych pól i z innych plantacji warzyw.